Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Tak jest. Piękne, w zasadzie piękne pozdrowienie. Takie zdewaluowane trochę, bo tak się składa, że ludzie, którzy często wypowiadają te słowa, nie przywiązują do nich żadnej wagi. Ale ono ma głęboką treść. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus. Wychwalony w moim życiu, w naszym życiu. I to na wieki wieków. Amen. Kochani, chciałbym przekazać wam najserdeczniejsze pozdrowienia ze zboru pańskiego w Zebrzdowicach. Ach, to jest takie niesamowite, że w Zebrzdowicach jest zbór. Nie wiem, ja ciągle to przeżywam. Ciągle to jest dla mnie coś takiego cudownego i wspaniałego. Teraz nasi bracia, siostry właśnie też spędzają czas na nabożeństwie. I chwała Panu, że Pan jest tu obecny. Wszędzie ten sam, z tą samą mocą. Kochani, ja wierzę w to, że nie trzeba jakiegoś szczególnego miejsca, jakiejś szczególnej pory, szczególnej chwili, żeby Bóg był obecny pośród nas. Słowo Boże mówi, że tam, gdzie dwóch albo trzech jest zgromadzonych w imieniu Jezusa, tam On jest. I ja wierzę w to, że Pan Jezus jest obecny pośród nas w takim samym stopniu, jak podczas największych ewangelizacji w Afryce z Reinhardem Bonnke w roli głównej. Wierzycie w to? Amen. Tak jest. On jest tutaj w całej pełni, w całej swojej mocy. Osobiście obecny przez Ducha Świętego. Halleluja. Tak mnie to dotknęło, to ogłoszenie o spotkaniu dla małżeństw. W swoim życiu byłem już też na wielu spotkaniach dla małżeństw i kochani, to nie jest takie przypadkowe, że właśnie ta relacja naszego Pana z nami, z ludem Bożym jest przyrównana do małżeństwa. Oblubieniec i oblubienica. Kościół, oblubienica. Oblubieniec, nasz Pan Jezus Chrystus. To jest takie szczególne. I ta relacja w małżeństwie jest szczególna. Apostoł Paweł mówi, że to odnosi do Chrystusa i do Kościoła właśnie. A więc można powiedzieć, jakie są małżeństwa, taki jest Kościół. To jest bardzo ważne, żeby małżeństwa były mocne, zdrowe, silne. A rzeczywiście tak się zdarza. Tak z doświadczenia też to obserwuję, że na tych spotkaniach, konferencjach dla małżeństw są obecni ci, którzy może nawet nie, w cudzysłowie nie potrzebują tego, prawda? A ci, którzy są, mają problemy, mają jakieś... Zawsze tak mówimy. Tych, którzy powinni tutaj być, to ich nie ma. Zauważacie coś takiego? To jest takie ciekawe. Ale kochani, szatan będzie robił wszystko, żeby zniszczyć małżeństwo. Zniszczył pierwsze małżeństwo, można tak powiedzieć, Adam, Ewa. I on to czyni, on to chce, on to usiłuje. Dlatego chwała Bogu za takie spotkania, za takie inicjatywy, za konferencje. A szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy diabeł przypuścił naprawdę atak na małżeństwo. Jest to ważne, żebyśmy byli silni, żeby nasze małżeństwa były silne, zdrowe, mocne w Panu. Halleluja, już się za bardzo rozgadałem. Kochani, to dla mnie przywilej, że mogę dzisiaj wam usługiwać Bożym Słowem. Gdzieś tam 30 lat temu, kiedy miałem okazję stawiać, mieliśmy okazję razem z Mariolką i z takim jeszcze jednym małżeństwem stawiać te pierwsze kroki wiary i mogliśmy przebywać u Jurka, u Lidzi. Tam były nasze początki chodzenia z Bogiem. Nigdy do głowy by mi nie przyszło w ogóle, nie przyszło by mi do głowy wtedy, że będę głosił wam kazanie. Ale Bóg jest Bogiem dziwnym, niesamowitym, cudownym. I On czyni wielkie rzeczy. Halleluja. Są takie miejsca w Bożym Słowie, takie szczególne. Nie wiem, czy tak to też postrzegacie i czy też tak macie, ale są takie miejsca. Oczywiście całe Boże Słowo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do wykrywania błędów i do poprawy i do wzrostu.
Ale są takie, w cudzysłowie, takie perełeczki, takie miejsca szczególne, do których chętnie wracamy, które szczególnie chętnie czytamy i które powodują, że kiedy je słyszymy, kiedy do nich wracamy, kiedy czytamy je, to one powodują takie ciepło w naszym sercu, takie doznania pozytywne. I są takie miejsca, takie szczególne. No, przyznacie mi rację, że Psalm 23 jest szczególny. I on tak mocno oddziałuje. I Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego, pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. A szczególnie ten jeden werset, który mówi, chociażbym szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. I to jest takie szczególne i tak szczególnie to przemawia do naszego serca, do naszych serc. I również ten psalm był takim moim szczególnym fragmentem Bożego Słowa. Nauczyłem się go na pamięć. No teraz może bym miał problem, żeby go... Ale ja bym się skupił jeszcze, to myślę, żebym powtórzył cały ten psalm. A moi drodzy, nauczyłem się go na pamięć, ponieważ znalazłem się w takiej trudnej sytuacji. Byłem w szpitalu, to było 30 już prawie 2 lata temu. Ledwo się nawróciłem, krótko po moim nawróceniu. Doznałem takiego bardzo ciężkiego wypadku. Odrabiałem wojsko w straży pożarnej, no i tam po prostu musiałem dowieźć tam dostałem polecenie, żeby przywieźć rozpuszczalnik, jakieś tam trochę rozpuszczalniku. No i pojechałem wózkiem akumulatorowym, miałem takie wiaderko plastikowe na ten rozpuszczalnik z drugiego końca zakładu, to w polifarbie się odbywało wszystko. Więc jadąc z tym wiaderkiem, ono było tutaj z boku w kabinie, koło mnie i po prostu to był lipiec, było bardzo gorąco, te opary się tam gdzieś tak unosiły nad tym otwartym wiaderkiem, tam może było to ze 3-4 litry w tym wiaderku tego rozpuszczalnika, no i gdzieś tam przy zmianie biegów iskra przeskoczyła i te opary się zapaliły. Gdzieś tam wjechałem na jakąś dziurę, trąciłem to wiaderko nogą, ono się wylało na mnie, na moje nogi i zacząłem płonąć. I w pierwszym momencie w takiej panice wyskoczyłem z tego wózka i taka moja myśl, żeby dobiec do basenu przeciwpożarowego i tam gdzieś wskoczyć, ale no to było kilkadziesiąt metrów, więc gdzieś tam po drodze już się przewróciłem w tej panice. I jakoś tak później odzyskałem jakąś taką świadomość i jakiś człowiek gdzieś tam stał nade mną, nie wiedział, co ma zrobić, więc ja wołam na niego, żeby zdjął koszulę i przykrył mnie. No i on to rzeczywiście zrobił, przykrył, zdławił te płomienie. I leżałem tak na tej ziemi i myślałem sobie, Panie, dlaczego się mi to przytrafiło? Dlaczego to się stało? Za 2 tygodnie ślub. Jak to możliwe? Co teraz? Jak to będzie teraz? I więc zawieziono mnie do szpitala. Mariolka, moja narzeczona, została powiadomiona, cała rodzina. Byłem poważnie poparzony. Miałem 3 stopień poparzenia. Później jak byłem w szpitalu, miałem 4 przeszczepy skóry. Miałem poparzone nogi. Tylko nogi, mam 3 dzieci, także. Chwała Panu, tak. Chwała Panu. Wszystkie wierzące służą Panu. Alleluja. I kochani, to było takie przeżycie dramatyczne, bo byłem później prawie 3 miesiące w szpitalu, w klinice oparzeniowej w Siemianowicach, ale to było takie niesamowite przeżycie dla nas. Więc po 2 tygodniach pobytu w szpitalu wypuszczono, to jest długa historia, nie będę jej tutaj opowiadał w szczegółach, ale wypuszczono mnie na przepustkę, oczywiście to modlitwa mojej żony i moja, całej rodziny, żeby ten ślub się mógł odbyć. Ordynator proponował, że ślub się odbędzie gdzieś tam tutaj, a ja będę w szpitalu. No jakieś takie różne rzeczy były, pomysły, ale Pan tak sprawił, że mogłem być na tym moim ślubie własnym i mogłem nawet chodzić, bo przez prawie 2 miesiące w ogóle nie potrafiłem chodzić, a Bóg tak sprawił, że przez ten czas 2 dni mojego ślubu potrafiłem chodzić. No nie było to takie swobodne poruszanie się, ale mogłem chodzić, mogłem iść do ołtarza i później gdzieś tam być na tym przyjęciu. I to było takie niesamowite. No ale wiecie, byliśmy ledwo pobrani
Przeszło 2 miesiące, prawie 3 miesiące byłem w szpitalu. Małżeństwo nieskonsumowane. To wszystko tak działało w końcu już potem też na moją psychikę. Ale Pan tak sprawił cudownie, że zostałem w taki cudowny sposób, ponadnaturalny, można powiedzieć, wypuszczony do domu. Miałem mieć jeszcze 5. przeszczep, ale moja żona przyjechała do mnie i mówi: Bóg mi powiedział, że wyjdziesz ze szpitala. Do piątku wyjdziesz ze szpitala. Ja mówię, no już tak przyszedł mi taki pomysł do głowy, żeby na przepustkę poprosić ordynatora, żeby mnie puścił. Nie, ty wyjdziesz ze szpitala. Do końca tygodnia wyjdziesz ze szpitala. Nie będzie żadnej przepustki. Czyli następnego dnia przyszedł doktor na poranną wizytę i mówi, tak popatrzył na mnie, mówi: Panie Kulawiec, my Pana wypisujemy. I to było takie niesamowite. Następnego dnia byłem już w domu, bez żadnych jakichś środków, nic. Oni tak jakby mnie z tego szpitala, nie wiem, wyrzucili. Żadnych jakichś tam dyspozycji nie otrzymałem. Dopiero musiałem się dowiadywać, gdzieś tam dzwonić. I to jest taka niesamowita, wspaniała historia. Mogliśmy się tam dzielić również Bożym Słowem. Moja żona, Mariolka, mieszkała tam w szpitalu, w takim hotelu pielęgniarskim obok szpitala. Od rana do wieczora była ze mną przez cały miesiąc w czasie wakacji, ponieważ pracuję w przedszkolu, więc akurat miałem wypadek w czasie wakacji. I to było takie niesamowite. I ten psalm 23, za każdym razem, kiedy jechałem na tą operację, na ten znowu kolejny przeszczep, powtarzałem sobie ten psalm. I ten psalm mnie naprawdę tak trzymał mnie w takim przy życiu, że tak powiem. Słowo Boże, Słowo Boże. A więc takie szczególne miejsca. Są takie szczególne miejsca. Psalm 91, przepiękny psalm, prawda? Kto mieszka, kto przebywa w cieniu Wszechmocnego. Psalm 139, piękny psalm, prawda? Zbadałeś mnie i znasz, ty wiesz, kiedy stoję, kiedy siedzę. Rozpoznajesz moją myśl z daleka i tak dalej. Przepiękne fragmenty Bożego Słowa. Albo taki 11 rozdział na przykład Księgi Izajasza. I wyrośnie odrośl z pnia Isajego. Piękny fragment mówiący o czasach mesjańskich, o tysiącletnim królestwie. Albo jeszcze inne fragmenty. 13 rozdział 1 listu do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzkimi, anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Albo jeszcze inne, z objawienia świętego Jana, gdzie jest mowa o tych czasach ostatecznych, o sądzie i tam już nie będzie mozołu, krzyku, śmierci, gdyż pierwsze rzeczy przeminęły. To robi na nas wrażenie, to nas dotyka, prawda? Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy. I mamy pełno takich fragmentów, takich wspaniałych miejsc Bożego Słowa, do których chętnie wracamy. Ostatni rozdział na przykład Księgi Przypowieści Salomona. Piękny fragment, tak? Siostry go lubią, a właściwie bracia bardziej go lubią nawet, bo tam jest mowa o tym, jak ta dzielna kobieta dba o męża. Ostatni rozdział Księgi Kaznodziei Salomona na przykład. Czytaliście? Piękny fragment. Ostatni rozdział, 12 rozdział Księgi Kaznodziei Salomona, gdzie jest mowa o tym w taki przepiękny, przenośny sposób o starości człowieka. Piękny. No, poezja po prostu. Albo na przykład taki fragment, który osobiście na mnie robi też takie niesamowite wrażenie, kiedy Abraham targuje się z Bogiem o los Sodomy i Gomory. Gdyby było 50 sprawiedliwych, czy ocalisz to miasto? Tak, przez wzgląd na tych 50 ocalę to miasto. A gdyby było 5 mniej? Tak, ocalę. A gdyby było 30, czy ocalisz to miasto? Tak, przez wzgląd na tych 30 ocalę to miasto. Panie, wybacz, jeśli się ośmielę, pyłem, prochem jestem, ale gdyby było 10 sprawiedliwych, czy ocaliłbyś to miasto? Tak. Ale nie było nawet 10. Tak naprawdę nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie.
Nie ma sprawiedliwego ani jednego. Boże Słowo mówi, że jeden tylko grzech, jeden najmniejszy grzeszek, jeden sprowadza wyrok potępienia. A łaska uwalnia ze wszystkich grzechów. To jest niesamowite. To jest wspaniałe. Moi drodzy, jeden tylko grzeszek, jeden grzech, mały, najmniejszy nawet, jak ta czarna plamka na białej koszuli. Może już słyszeliście ten przykład, może go kiedyś tutaj gdzieś mówiłem, ale kiedy wybieramy się do kościoła w niedzielny poranek i chcemy założyć białą koszulę, to wystarczy, że na tej koszuli jest jedna czarna mała plamka. Mała, malutka. Ta mała czarna plamka dyskwalifikuje tę koszulę. Zdejmujemy ją, nie idziemy w niej, bo ona jest brudna. Ale jedna czarna plamka, bez przesady, cała reszta jest biała, czyściutka, lśniąca, pachnąca. Ale ta jedna czarna plamka na kołnierzyku gdzieś tutaj, czy na piersi. Czy Bóg jest taki skrupulatny? Moi drodzy, Bóg jest święty absolutnie. Absolutnie święty. Dlatego nawet czarna plamka jest obrzydliwością dla Niego. I Boże prawo, doskonałe prawo, pokazuje nam te czarne plamki. To prawo, Boże prawo, tak naprawdę obnaża grzech, pokazuje nam grzech. Nigdy Boże prawo nie było po to, żeby zbawić człowieka. Z uczynków żaden człowiek nie dostąpił usprawiedliwienia. Żaden człowiek nie będzie zbawiony. Prawo Boże, zakon ma na celu tylko pokazać naszą grzeszność. Tylko ma uświadomić nam nasz grzech. Nikt nie jest w stanie. Wiecie, zbawienie z zakonu, z prawa, to jest tak jakby wtaczanie kamienia na górę. Pamiętacie taką historię o Syzyfie? Był taki Syzyf, znaczy był, nie było go, ale to w mitologii. A więc on próbował wtoczyć kamień na górę. I kiedy już był przed samym szczytem, już był metr przed osiągnięciem celu, ten kamień mu się wymykał, staczał się na sam dół i Syzyf musiał powtarzać cały proces od początku. I tak bez końca. Moi drodzy, z uczynków prawa nikt nie dostąpi usprawiedliwienia, ale łaska uwalnia ze wszystkich grzechów. Uwalnia, bo łaska działa od środka, od serca, z wewnątrz. Natomiast prawo Boże działa od zewnątrz, wywiera presję. A ta presja powoduje, że jeszcze bardziej stajemy się słabi. Jeszcze słabsi jesteśmy. Jeszcze słabsi. Słyszałem taki przykład o pewnej kobiecie, która wyszła za mąż. To jest taki przykład między prawem a łaską. Jaka jest różnica? I ta kobieta wyszła za mąż do pewnego człowieka, który już pierwszego dnia po ślubie wieczorem wręczył jej listę jej obowiązków. I ona w takim przerażeniu popatrzyła na te wymagania, które tam były postawione względem niej. I codziennie z takim napięciem i ze strachem oczekiwała powrotu swojego męża z pracy, czy zdoła przypodobać mu się, czy zdoła wszystko wypełnić tak, aby jej mąż był zadowolony. I przeważnie było tak, że nie był zadowolony. Ale pewnego dnia on umarł. I po jakimś czasie ta wdowa wyszła za mąż za innego mężczyznę, który ją kochał i niczego od niej nie oczekiwał, nie żądał. Po wielu latach gdzieś tam robiła porządek w swojej szafce nocnej i znalazła tą listę starą gdzieś sprzed lat, gdzieś tam była przyłożona jakimiś rzeczami. I kiedy tak patrzyła na tą listę, to zaczęła się uśmiechać sama do siebie, bo pomyślała sobie, że w stosunku do tego drugiego męża robi o wiele więcej, niż na tej liście było zapisane. I taka jest łaska, Boża łaska. Ona nas uzdalnia, ona powoduje, że mamy moc do tego, żeby zwyciężyć nad słabością, nad grzechem. Nigdy zakon takiej mocy nie da. Nigdy prawo nie da takiej mocy. Ale łaska Boża to jest to, co nas uwalnia, co daje nam nowe życie, co daje siłę do zwycięskiego życia. Ach, kochani, dobrze, to był wstęp. Chciałbym usłużyć dzisiaj Słowem Bożym również z takiego miejsca, które wszyscy pięknie znamy. Piękny fragment, piękne miejsce. Chyba nie ma człowieka, który by nie znał tego fragmentu. Myślę, że nie ma nawet człowieka w Polsce, który by nie znał tego fragmentu. I to niekoniecznie związanego z Kościołem Pańskim.
A będę czytał fragment, który zapisany jest w Ewangelii Łukasza. Ten fragment ma tytuł Syn marnotrawny. Prawda, że znana historia. Wszyscy ją znają. Właściwie pierwszego lepszego człowieka, gdybyśmy zapytali na ulicy o syna marnotrawnego, to będzie wiedział, o co chodzi. Nawet jeżeli nie zna tej historii, to przynajmniej zna to pojęcie. Syn marnotrawny. I często to pojęcie syn marnotrawny używa się w stosunku do różnych sytuacji, na przykład gdzieś tam w rodzinie, a syn marnotrawny powrócił, albo a on jest taki syn marnotrawny, prawda? Używa się tego sformułowania. I tak prawdę mówiąc, kiedy czytam tą historię, to myślę sobie, że ten tytuł tej historii powinien brzmieć inaczej. Nie syn marnotrawny, ale miłosierny ojciec. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Bo tak naprawdę pokazana jest w tym fragmencie niesamowita Boża miłość do człowieka, który oddalił się od Boga, odszedł od Boga, żyje po swojemu. Wiadomo, te tytuły są takimi ludzkimi dodatkami, one nie są natchnione, to ludzie, wydawcy, tłumacze dodali sobie takie tytuły do tego, żeby po prostu lepiej, sprawniej poruszać się w Biblii, żeby gdzieś tam odnajdywać te fragmenty, które chcemy znaleźć, tak samo rozdziały i wersety. Ale jestem zawsze pełen podziwu, kiedy czytam tą historię, jak Pan Jezus przyszedł do Kafarnaum, otworzył ten zwój Izajaszowy i od razu przeczytał Duch Pański nade mną. Jak on to znalazł? Nie było wersetów, nie było rozdziałów, wszystko było obcięgiem pisane jednym. On rozwinął i od razu znalazł to miejsce, prawda? No, Pan Jezus był Bogiem, jest Bogiem, to co innego. Ale widzicie, ci rabini, ci nauczyciele Pisma, oni też tak potrafili. Oni posługiwali się, poruszali się w tym w taki nadzwyczajny sposób. Moi drodzy, nie wiem, jak oni to robili. Pewnie czytali całymi dniami Torę. Gdybyśmy tak czytali całymi dniami Boże Słowo, myślę, że też by nie było problemu. Czytamy Boże Słowo? Wiem, że za mało, wiem. Więcej powinniśmy czytać. Więcej. Błogosławiony mąż, który ma upodobanie w zakonie Pana, w prawie Pana, czyli w Bożym Słowie, można tak powiedzieć. I kochani, ten fragment mówi o tej Bożej miłości, o tym Bożym miłosierdziu, o tej łasce Bożej. Właśnie w tej historii jest to pokazane. I chciałbym przeczytać ten fragment. Ja będę czytał od 11 wiersza do 24. Przeczytam z Biblii Tysiąclecia. Powiedział też, pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca, ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł, iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do niego, do mego ojca i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko, wybiegł naprzeciwko niego i rzucił się mu na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się bawić. Pewien ojciec miał dwóch synów. Jeden z nich poprosił o część swojego majątku, który na niego miał przypadać. Miał przypadać, bo dopiero po jego śmierci, po śmierci ojca. Ale myślę, że ten syn już nie mógł się doczekać śmierci ojca. A więc poprosił, aby mu dał tą część majątku, zabrał i odjechał w dalekie strony. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce.
postanowił wziąć ten majątek, swoje życie. Postanowił to wziąć i żyć po swojemu. Postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Już nie chciał dłużej żyć w cieniu ojca, już nie chciał dłużej wykonywać jego poleceń, nie chciał go słuchać. Chciał żyć według swojego pomysłu. Według swojego pomysłu. Wziął sprawy w swoje ręce. Dokonał wyboru. To nie stało się tak nagle. To działo się stopniowo. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Coś tam powstaje w głowie. Coś powstaje w myślach. I Jakub nazywa to w ten sposób, określa to w ten sposób. W liście Jakuba jest powiedziane, że myśl, kiedy myśl się tam gdzieś zrodzi, kiedy ta myśl pocznie, rodzi grzech, kiedy grzech dojrzeje, przynosi śmierć. A więc jest pewien proces pokazany. Nic nie dzieje się tak z dnia na dzień. Coś tam w tym umyśle tego młodego człowieka zaczęło się dziać już wcześniej, już dużo wcześniej. On postanowił wziąć sprawy w swoje ręce. Nie chciał żyć w cieniu ojca. Jest taka historia. Pewien człowiek, mędrzec, słynący z tego, że był bardzo takim mądrym człowiekiem, udzielał wielu dobrych rad, kiedy wszyscy właściwie do niego przychodzili i pytali o radę tego nauczyciela, tego mistrza, mędrca. Ale był też pewien młody człowiek, który postanowił skompromitować tego nauczyciela, tego mędrca, tego mądrego człowieka. Postanowił go wykpić, postanowił go skompromitować. A więc złapał motyla, ukrył go w dłoniach i przyszedł do tego mędrca i powiedział do niego: mistrzu, mam motyla. Jak myślisz, czy ten motyl jest żywy czy martwy? A pomyślał sobie tak. Jeżeli powie, że jest żywy, to zrobię tak. A jeżeli powie, że jest martwy, to zrobię tak. I ten mędrzec spojrzał na niego z miłością i powiedział: synu, wszystko jest w twoich rękach. Wszystko jest w naszych rękach. Czy dokonujemy właściwych wyborów? Czy podejmujemy właściwe decyzje? Wszystko jest w twoich rękach. Dzisiaj. Dzisiaj na tym miejscu. Wszystko jest w twoich rękach. Możesz podjąć właściwą decyzję, a możesz nie podjąć żadnej decyzji i wyjść stąd takim, jakim przyszedłeś. Moi drodzy, ten młody człowiek podjął decyzję. Wziął sprawy w swoje ręce. Czy dokonał właściwego wyboru? Zaraz się przekonamy. Nic nie dzieje się tak z dnia na dzień. Jest takie prawo. Nazywa się to prawo Murphy'ego. Jedno z tych praw mówi, że kiedy człowiek ma do wyboru dwie rzeczy, to najczęściej wybiera złą. Dziwne. Jak to gdzieś tam zaobserwował, do takiego wniosku doszedł, że kiedy człowiek ma do wyboru dwie rzeczy, najczęściej wybiera złą. Nigdy nie byłem dobry z fizyki. Miałem taką ocenę z fizyki w podstawówce, to było wiele lat temu. 3 na szynach. Kiedyś były takie oceny, nie wiem, dzisiaj już nie ma, ale może ci, którzy z mojego pokolenia są, to pamiętają, że była taka ocena 3 na szynach na przykład. Na świadectwie zostało mi to zaokrąglone do 3, ale tak normalnie to zawsze 3 na szynach dostawałem. Ale wiem jedno, że coś, co jest na równi pochyłej, porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym w dół, tak? Nie wiem, czy mam rację, ale myślę, że mam, to akurat zapamiętałem. Więc kochani, kiedy znajdziemy się, kiedy człowiek znajdzie się na takiej równi pochyłej, to tak coraz szybciej stacza się w dół. A jeżeli jest to jeszcze podsycane niewłaściwymi wyborami, to upadek jest nieuchronny. I tak się stało w życiu tego młodego człowieka. Kiedy były pieniądze, była zabawa. Kiedy były pieniądze, byli przyjaciele. Kiedy były pieniądze, były kobiety. Wszystko. Ale pieniądze się skończyły. Ale kiedy skończyły się pieniądze, przyjaciele odeszli. W cudzysłowie oczywiście, przyjaciele. Kobiety odeszły, zabawa się skończyła. I ten człowiek znalazł się na dnie. Zaczął cierpieć niedostatek. Stracił wszystko. Stracił dokładnie wszystko. I wylądował wśród świń. Wiecie, jakie to musiało robić wrażenie na tych słuchających? To byli Żydzi.
A ta przypowieść była o młodym Żydzie z dobrego domu, o księciu, który wyszedł z tego domu i skończył wśród świń. Świnie to były zwierzęta nieczyste. Żydzi absolutnie, to było najgorsze zwierzę, najgorszego rodzaju. Oni nie mogli mieć, nawet nie mogli dotknąć tego zwierzęcia. A oto ten młody człowiek, ten młody Żyd znalazł się wśród świń. Co za upadek. Jakież poniżenie. Moi drodzy, w każdym momencie można się zatrzymać i można wrócić. Można się zatrzymać i można wrócić. Ten młody człowiek sięgnął dna. Nie chciałbym używać tego sformułowania dno, ale każdy człowiek jest prędzej czy później w takim miejscu, w którym musi podjąć decyzję. Myślę, że każdy człowiek znajduje się, jest albo dotrze do takiego miejsca, w którym musi podjąć jakąś ważną decyzję. I oto ten młody człowiek podjął taką decyzję. Pomyślał sobie, stanę i pójdę. Stanę i pójdę. Zabiorę się i pójdę, jak mówi Biblia Tysiąclecia. Stanę, podjął decyzję. No nie, no co ja tu robię? Dlaczego tu jestem? W tym obcym kraju. Skąd się tu wziąłem? Nie tak to wszystko miało być. Nie tak to wszystko miało być. Nie tak sobie to wyobrażałem. A teraz jestem w obcym kraju, wśród świń. Jem to, co świnie. Zajmuję się tymi nieczystymi zwierzętami. Kochani, może to są mocne słowa, ale może dzisiaj na tym miejscu. Jesteś tu fizycznie, ale gdzieś tam duchem, gdzieś w sercu jesteś w obcym kraju. Nie tutaj, gdzie indziej. Może do tej pory karmiłeś się tym pokarmem, który nie syci. 55 rozdział Księgi Izajasza mówi, dlaczego spożywacie pokarm, który nie syci? Wydaje ci ciężko zarobione pieniądze na to, co nie syci, co nie pokrzepia. Moi drodzy, ten pokarm, który zjadają świnie, to nie jest pokarm dla nas. To nie jest pokarm dla ciebie. To jest pokarm nieczysty w domu Ojca. Nawet niewolnicy, nawet słudzy mają chleba pod dostatkiem. Tak pomyślał sobie ten młody człowiek. A więc postanowił wrócić. Postanowił, nigdy nie jest za późno. Jeżeli jesteś w obcym kraju, dzisiaj, na tym miejscu, wróć do domu Ojca. Wróć do domu Ojca. Nie jedz tego pokarmu, który zjadają świnie. To nie jest pokarm dla dziecka Bożego. To nie jest pokarm dla żadnego człowieka. Wróć do domu Ojca. Przyjdź do Niego. On ma chleba pod dostatkiem. Chleba z nieba, Boże Słowo, Duch Święty, społeczność. To są najcenniejsze rzeczy i najwartościowsze. I ten człowiek, ten młody człowiek postanowił wrócić. Powiedział sobie, wstanę i pójdę. Dość już, koniec. Dość. Wracam do Ojca. Niezależnie co będzie. Jeżeli będę jednym z najemników, wrócę, żebym mógł godnie żyć. Wróć do Ojca. Drogi bracie, droga siostro, drogi przyjacielu, wróć do Ojca. Ten syn mieszkał w domu Ojca, odszedł, ale nigdy nie przestał być jego synem. Nigdy nie przestał być jego synem. Nawet tam wśród tych świń był synem Ojca. Ułożył sobie taką mowę. Pomyślał sobie, powiem tak, kiedy wrócę. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i przeciwko Tobie, przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Tak sobie postanowił. I jak postanowił, tak zrobił. Poszedł. Poszedł do domu Ojca. I czytamy taką wspaniałą relację, że kiedy był jeszcze daleko, jego ojciec zobaczył go. Wybiegł na jego spotkanie. Rzucił mu się na szyję. Ucałował go. To nie było coś takiego, że ten syn wracając do domu zaskoczył swojego ojca. To nie było tak, że ten ojciec powiedział do swojego syna, synu, to jest twoja sprawa, twoje pieniądze, proszę bardzo, masz tutaj swoją dolę, swoją część, możesz jechać. Rób sobie jak chcesz, żyj sobie jak chcesz. To jest twoje życie, twoja sprawa. Nie interesuje mnie to. Nie. Moi drodzy, to nie było tak, że ten syn przyszedł, gdzieś tam wszedł do domu, gdzieś zobaczył tego ojca zajętego przy stole jakimiś swoimi sprawami, jakimiś papierami i tak podszedł do niego z tyłu i poklepał go po ramieniu. Tato,
tato, wróciłem. Nie, nie. Kiedy był jeszcze daleko, ten ojciec go zobaczył. On wybiegł na jego spotkanie. On go rozpoznał. A przecież ten syn nie wracał tak, jak odjeżdżał. Zupełnie inaczej wyglądał. Kiedy wyjeżdżał, pięknie, pięknie był ubrany, włosy na żelu, złoty łańcuch na szyi, bryka. Wszystko było piękne. Radość, pachnący, ogolony, wyjeżdżał w dalekie strony. W dalekie strony. A kiedy wracał? Zupełnie inny wygląd. Zupełnie inaczej wyglądał. W łachmanach. W podartych łachmanach. Nieogolony. Śmierdzący. Ale ojciec go rozpoznał z daleka. Bo tak to działa, że kiedy kogoś kochamy, kiedy z kimś jesteśmy w bliskich relacjach, to nawet po sposobie poruszania poznamy, rozpoznamy człowieka z daleka, prawda? A tym bardziej ojciec, który wypatrywał go codziennie. To nie było tak, że on nie interesował się, czy do niego syn wróci, czy nie. Owszem, ten ojciec nie szukał go, nie wysłał za nim jakichś gońców, nie szukał go gdzieś tam po gospodach, nie, zostawił go. Moi drodzy, tak to jest. Gdzieś słyszałem, że Bóg jednej rzeczy nie może. Wszystko może, ale jednej rzeczy nie może. Zmusić człowieka do tego, żeby go miłował, żeby pełnił jego wolę. To jest dziwne. Ale właśnie Bóg stworzył człowieka na swój obraz, podobnego do siebie, czyli zdolnego do podejmowania niezależnych decyzji. I Bóg to honoruje. On mógłby zmusić do człowieka, do wszystkiego i zrobiłby z nas takie automaty. Ale Bóg honoruje nasz wolny wybór. Twój wolny wybór. Honoruje to. Ale będzie robił wszystko, aby człowieka przyprowadzić do siebie. Będzie stwarzał okoliczności, będzie posyłał ludzi, nie wiem, cokolwiek, żebyś tylko mógł znaleźć się w tym momencie, w tym miejscu podjęcia właściwej decyzji. Ten głód, który tam powstał później, myślę, że też przyczynił się. A myślę, że za tym Bóg stał, żeby skłonić człowieka do podjęcia właściwej decyzji. Ale to człowiek musi podjąć decyzję. I ten syn, kiedy wracał, to ojciec wybiegł na jego spotkanie. Rzucił mu się na szyję. Ucałował go. To nie miało znaczenia, jak on wygląda, czy pachnie, czy nie pachnie. Ten ojciec go wypatrywał. Codziennie wychodził. Może gdzieś po kilka razy w ciągu dnia wychodził gdzieś za dom, na jakieś wzgórze i wpatrywał się w tą starą drogę, czy jego syn przypadkiem nie wraca. Nie zaskoczył go. Kiedy ten syn wracał, nie zaskoczył swojego ojca. Mój drogi bracie, siostro, przyjacielu, Bóg wypatruje, czy wracasz. Bóg wypatruje, czy wracasz do Niego. Czy wracasz do domu. Codziennie, cały czas wypatruje, żebyś do Niego wrócił. Żebyś zostawił ten daleki kraj, zostawił ten pokarm, który nie syci, zostawił te nieczyste rzeczy, którymi się zajmujesz może, abyś wrócił do Ojca. On wypatruje, On oczekuje, On czeka na Ciebie. Ten syn rozpoczął słowami, które sobie wcześniej przygotował. Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko Tobie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Ale ojciec nie daje mu skończyć. Nie, nie. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej opcji, żeby dziecko Boże, żeby syn, jego własny syn był jakimś jednym z najemników, sługą. Absolutnie Bóg na to nie pozwoli, żebyś był sługą, żebyś był najemnikiem. Jesteś synem, jesteś dzieckiem Bożym. A więc on mu przerywa, nie daje mu skończyć. Woła sługi, mówi, słuchajcie, szybko ubijcie jakieś utuczone ciele, załóżcie na jego ramiona płaszcz, pierścień na jego palec, na jego rękę i sandały na nogi. Bawmy się, radujmy się, bo oto mój syn był umarły, a ożył. Zaginął, a odnalazł się. Jest niesamowite, kochani. Ten syn poniósł konsekwencje swojego złego wyboru. Stracił coś w życiu. Stracił. Ojciec już nie miał tej trzeciej połowy. Tak? On otrzymał tą swoją część. Ale Bóg obiecał, że wynagrodzi to, co zjadła szarańcza. Ale Bóg przywrócił go. Ten ojciec przywrócił go do godności swojego dziecka. Otrzymał płaszcz na ramiona, który jest tym symbolem czystości, sprawiedliwości, godności.
Otrzymał pierścień na rękę, który jest symbolem władzy, który jest symbolem godności królewskiej, można tak powiedzieć. I otrzymał te sandały na nogi, które są takim symbolem wolności. Niewolnicy chodzili boso, wolni chodzili w sandałach. I moi drodzy, to jest takie niesamowite, że ten człowiek, ten młody człowiek odzyskał swoją godność, ale podjął ważną decyzję. Postanowił wrócić, postanowił przyjść z powrotem do domu swojego ojca. Pan Jezus kiedyś stanął w czasie święta, to jest 7 rozdział Ewangelii Jana opisane, stanął i w czasie święta, w ostatnim dniu tego święta zawołał donośnym głosem: jeżeli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego, jak powiada Pismo, popłyną rzeki wody żywej. A mówił to o Duchu Świętym. Moi drodzy, to jest niesamowite. Tutaj są pokazane takie 4 jakby etapy. Pan Jezus mówi, kto jest spragniony? Jakże wielu ludzi jest spragnionych. Może dzisiaj na tym miejscu jesteś spragniony. Jakże wielu jest spragnionych przeróżnych rzeczy. Szczęścia, radości, pokoju, miłości. Jakże wielu ludzi jest spragnionych miłości, przebaczenia. Jakże wielu ludzi pragnie, żeby im przebaczono. Nie umieją przyjąć Bożego przebaczenia. Z przebaczeniem to jest najciężej chyba, bo człowiek czasem nie potrafi przebaczyć nawet samemu sobie. Chyba trudniej jest samemu sobie czasem przebaczyć niż komuś. Ale ludzie są spragnieni. Może jesteś spragniony. Może jesteś spragniony, cokolwiek to jest. Ty wiesz. Jeżeli kto jest spragniony, Jezus mówi. Kto jest spragniony? Myślę, że wielu na tym miejscu jest spragnionych. I dalej Jezus mówi, a wierzy we mnie. Moi drodzy, tak to dziwnie się składa, że jest wielu spragnionych ludzi, ale nie przychodzą do Jezusa i nie wierzą w Jezusa. Chodzą gdzieś do różnych miejsc, do jakichś wróżbitów, do jakichś, nie wiem, szarlatanów, do jakichś psychiatrów. Nie mam nic przeciwko psychiatrom, ale kochani, myślę, że najlepszym w cudzysłowie psychiatrą jest Pan Jezus. Myślę, że najlepszym takim poradnikiem psychoterapeutycznym jest Biblia. Jest różnica między psychiatrą a Jezusem. Kochani, Jezus Cię kocha. Czy psychiatra Ciebie kocha? Nie wiem. Nie wiem. Wiecie, znam ludzką naturę. Żyję już przeszło 50 lat. I wiem, jak to jest. Znam grzech. I wiem, że psychiatrzy też są ludzie. I nie wiadomo, jak to się dzieje, ale może gdzieś tam wieczorem rozmawiają sobie w swoim kręgu i mówią, wiesz, że jaki głupek dzisiaj do mnie przyszedł do przychodni. Myślicie, że to nie jest? Tak może być. Jest różnica między Jezusem a psychiatrą. Jezus Cię kocha. Jezus Cię kocha. Do tego stopnia, że oddał swoje życie za Ciebie. Jaki psychiatra odda swoje życie za Ciebie? Dlaczego nie chcesz przyjść do Jezusa? Dlaczego nie chcesz skorzystać z Jego porady? Jeżeli ktoś jest spragniony, a wielu jest spragnionych, a wierzy we mnie, a jakże wielu jest takich, którzy są spragnieni i wierzą w Jezusa, wystarczy rozejrzeć się dookoła. Jakże wielu jest takich, którzy wierzą w Jezusa i jest spragnionych, ale nie przychodzą do Niego. A Jezus mówi, jeżeli jesteś spragniony i wierzysz we mnie, to przyjdź do mnie. A i to nie wystarczy. A ilu jest takich, którzy są spragnieni, którzy wierzą w Jezusa i przychodzą na to, i przychodzą do Niego. Być może właśnie w takim stanie, w takim momencie jesteś tutaj dzisiaj. Może jesteś tutaj. Jesteś spragniony, wierzysz w Jezusa, przyszedłeś do Niego, ale nie pijesz. Pij. Korzystaj z tego, co On ma dla Ciebie. To wszystko za darmo. Najlepsze rzeczy są za darmo. Ktoś kiedyś powiedział. Przyjdź do Niego. Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i spracowani jesteście, a ja wam dam ukojenie. Przyjdź do Jezusa. Podejmij tą decyzję. Tak jak ten młody człowiek. Wstanę i pójdę. Przyjdź do Jezusa. Powierz Mu swoje życie. A jeżeli jako dziecko Boże oddaliłeś się od Niego, może gdzieś tam się pogubiłeś, może jesteś w obcym kraju, może
jesz ten niewłaściwy pokarm i zajmujesz się nieczystymi rzeczami, wróć do Ojca. Wróć do Ojca. On na Ciebie czeka. On Ciebie wypatruje. Codziennie, cały czas, abyś do Niego wrócił. Nie zatwardzaj swojego serca. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, nie jutro. Wczoraj minęło. Jutro, jutra może nie być w ogóle. Nie dla Ciebie. Może go nie być. Dzisiaj. Dzisiaj jest najlepszy moment. Dzisiaj jest najlepszy dzień. Dogodna chwila, która może się nie powtórzyć. Dzisiaj jest ten właściwy moment. Jutro możesz być w miejscach, których nie chciałbyś być dzisiaj. Dlatego skorzystaj z Bożej łaski. Skorzystaj z tego, co Jezus mówi. A On mówi, przyjdź do mnie. Przyjdź do mnie. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni i spracowani. Przyjdźcie do Jezusa. Moi drodzy, jeszcze słowo o tym starszym bracie. Tylko jedno słowo. Nie mówiłem o nim nic. Ten starszy brat nie umiał skorzystać z tego, co ojciec ma. Nie umiał z tego skorzystać. Miał w ogóle niewłaściwy obraz swojego ojca. Myślał o nim, że jest tylko kimś, kto jest wymagającym, żądającym, oczekującym. Kiedyś miałem taki obraz Boga. Myślałem, że Bóg jest takim starcem, który gdzieś tam siedzi na jakiejś chmurce i miota piorunami i czyha tylko, aż mi się noga powinie. Ale On nie jest takim. On jest dobrym, miłującym, kochającym. Albowiem Bóg tak umiłował świat. Świat, czyli mnie i Ciebie. Do tego stopnia, że posłał swojego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie. Wierzysz w Jezusa? Ale cóż to znaczy wierzyć w Jezusa? Czy wierzyć w Jezusa znaczy wiedzieć o Nim? Że gdzieś tam 2000 lat temu był jakiś nauczyciel, rabi, który żył? Wierzyć to znaczy mieć relację. Czy masz relację z Jezusem? To zupełnie coś innego. Pewnego razu pewna osoba zapytała mnie, jaka twoja relacja z Jezusem? A ja mówię, no byłem ostatnio w kościele. Ale ja nie pytam, czy byłeś w kościele, tylko jak wygląda twoja relacja z Jezusem. Czy masz relację z Jezusem? Kochany bracie i siostro, kochany przyjacielu, czy masz relację z Nim? Nie chodzi o to, żeby wierzyć, ale żeby wierzyć, przychodzić do Niego i czerpać, i brać, korzystać, pić. Wszyscy spragnieni, 55 rozdział Księgi Izajasza. Wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, pijcie za darmo, kosztujcie. Moi drodzy, Jezus jest obecny pośród nas. Obecny pośród nas, całkowicie, w całej pełni. Jego obecność jest tutaj, absolutnie, przez wiarę. Kochani, Jezus mówi, przyjdź do mnie. Pójdź za mną. Pójdź za mną. Pewnego razu Jezus powiedział te słowa, wypowiedział te słowa do Piotra. Powiedział, pójdź za mną. Wiecie, ten Piotr, takim jakim był, poszedł za nim. Twardy rybak. Ciężko pracujący. Tak jak stał, poszedł. On nie pomyślał sobie, nie powiedział, Panie Jezu, ale ja muszę najpierw to wszystko zbadać, zgłębić, przygotować się jakoś. Nie wiem, o co tu chodzi, a potem pójdę, może. Nie, takim jakim był, poszedł. Ten młody człowiek z tej przypowieści, on nie pomyślał sobie, no muszę kupić jakiś nowy garnitur, żeby przyjść, wrócić do ojca. Nie. Takim, jakim był, przyszedł do Niego. Jeżeli myślisz, że musisz się na to przygotować, to nigdy nie będziesz gotowy. Dzisiaj jest właściwy moment. Dzisiaj jesteś gotowy. Takim, jakim jesteś. Możesz przyjść do Ojca. Przyjdź do Jezusa. Oddaj Mu swoje życie. Przyjdź do Jezusa. Wróć do domu Ojca, jeżeli oddaliłeś się od Boga. Jeżeli jesteś Synem Bożym, Dzieckiem Bożym, Synem, Córką, a oddaliłeś się od Boga, oddaliłeś się. Wróć dzisiaj do Niego. Wróć do Ojca. Przyjdź do Niego. Skorzystaj z Jego łaski. A On włoży na Twoje ramiona płaszcz sprawiedliwości. Włoży na Twoją rękę ten pierścień godności dziecka Bożego. Włoży na Twoje sandały, na Twoje nogi sandały. Znak wolności. Halleluja. Nasz Pan jest dobry, wspaniały.